się składało, więc postanowiłem, że troszeczkę tutaj coś powiem. Pogadam po polsku, bo wiem, że część moich widzów jest z Polski, są Polakami, a część po prostu lubi filmiki po polsku. Więc dzisiaj coś dla was. Nie wiem jak z ustawieniem światła i mikrofonu i tak dalej. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Moim jedynym akcesorium dzisiaj przy tym filmiku będzie ta szczotka. To jest szczotka. Ja tylko sobie troszeczkę podgłośnię. Albo nie podgłośnię, bo będę tutaj szorował. To jest szczotka Eko. Natura Eko. To nie jest żadna reklama, oczywiście, niestety. A szkoda, bo przydałoby się trochę pieniędzy. A czykolwiek, ta szczotka to jest szczotka do ciała. I się ją po prostu, no wiecie co się robi ze szczotką do ciała, nie? Więc dzisiaj troszeczkę szeptu po polsku, troszeczkę stukania w tę szczotkę. Jeśli słychać, to mam nadzieję, że tak. Dźwięków samej szczotki, ale zauważyłem jedną rzecz. Mianowicie, kiedy ja tak robię, nie wiem, czy to zobaczycie na kamerze, mam nadzieję, że tak. Widzicie cały ten pył, który leci, się dostaje wszędzie do nozdrza i do nozdrzy. Do nosa, no. I aż się chce kaszleć. Także nieciekawa sprawa. No ale zobaczymy, jak to będzie. Więc tutaj trochę włosów, sorki. Mam nadzieję, że moja kamera tego akurat nie złapała. Przyjemne stukanie takie. Może zróbmy to bardziej takie rytmiczne. Jeśli widzicie, gdzieś się zaciąłem na twarzy, to wybaczcie, ale jakoś nie potrafię się golić bez zacinania. Nie wiem dlaczego, za każdym razem się zatnę. Nie wiem, czy to kwestia maszynki, czy ja się po prostu najzwyczajniej w świecie nie umiem golić, czy co, ale trochę mnie to irytuje. Także przepraszam.
chciałem użyć tej szczotki na mikrofon, na mikrofonie, w sensie robić tak, ale nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, bo te dźwięki będą chyba nieprzyjemne zbytnio. I jeżeli ktoś leży już teraz odprężony, no to raczej nie będzie wdzięczny za takie dźwięki. Na pewno nie. To nie brzmi dobrze. Wynika chyba z materiału włosia. Nie wiem. Jeśli go słychać po widzę na monitorze, że coś kiepsko chyba.
profesjonalne. Dzięki wielkie za posłuchanie. Zapraszam do innych moich filmików. Niektórych dziwnych, niektórych poważnych. Może, nie wiem. Niektóre moje filmiki są naprawdę dziwne. No nic. Dzięki bardzo serdeczne jeszcze raz. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Trzymajcie się tam. Trzymajcie się, a my to się nie...